Cześć, tu Franek. Dzisiaj kolejny multipak. Miejmy nadzieję, że trafimy w nim coś ciekawego. Dobra, zaraz zobaczymy, jakie mamy limitki. Limitki mamy Victor Fischer i Mesut Özil. Okej, no i tutaj mamy nasze 6 saszetek. No i zaczynamy od pierwszej saszetki. Diego Godin, Andres Iniesta, Mario Balotelli, Liverpoolu, Lars Bender, Master, i Rising Star, Munir z Barcelony. Guilherme Siqueira, Juanfran, Gonzalo Castro, Alessandro Florenzi, o, International Star, Alexis Sanchez, ale kurczę, go już miałem, to będzie powtórka, i Fans Favorite, Gerard Piqué. To jest niestety powtórka, ten Sanchez, International, kurczę. Tak, macie jakieś... W ogóle, jeśli bylibyście chętni do wymiany z tej kolekcji, to się zgłaszajcie, bo ja tam już mam chyba trochę powtórek. Co to jest za karta? To jest La Decima. Tak! Super! Genialnie, mamy jedną z trzech kart. La Decima. Super. Drużyna Realu Madryt, 10 zwycięstw. Ekstra, ona jest jedna na 35 saszetek. Naprawdę genialnie. Super! To jeśli chodzi o rodzaje kart, to nie trafiłem jeszcze tylko... nie trafiłem jeszcze tylko Inventives. A, jeszcze tutaj przecież były inne karty. Buffon, zapomniałem o nich. Buffon, Milik, Brandt, Herb Borussi i Luis Adriano. Napastnik, to może być coś fajnego. Eden Hazard, Tulani Serrero, Lima, Jefferson, Kolasinac i One to Watch, Henk Mison. Dwie jeszcze saszetki nam zostały. Może jeszcze coś fajnego trafimy. Tak na razie ladę się na pytanie. Miguel Angel Mocha, Samir Nasri, Jordan Henderson, Nicolas Gaitan, Harry Bayer, już chyba druga powtórka. O, i super, kolejny ekspert w naszej kolekcji, piąty już chyba. Petr Cech. Ostatnia saszetka, ale jak na razie genius, super listerek, znaczy multipak listerek i super, to wygląda La Decima i ekspert, ale może jeszcze coś się fajnego trafi w ostatniej saszetce. Yoichiro Kakitani, Mario Fernandez, Mario Suarez, Ralf Farhman, logo Galatasaray i Rising Star, William Carvalho.
Okej, a więc otworzyliśmy sobie multipaka. Trafiliśmy limity Ozila i jeszcze z Ajaxu. To już odsłaniam. Wiktora Fischera. Trafiliśmy jeszcze eksperta Czecha z tych fajnych i trafiliśmy oczywiście kartę Lades i Ma. Takie karty są wszystkie trzy. Trudno, jestem pewien, nie będzie skolekcjonować. Jest jedna na 35 saszetek i są tylko trzy. A więc będzie z nimi dość trudno, ale my już mamy pierwszą kartę. No okej, a więc to na tyle w tym odcinku. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć.